Także, proszę Państwa, o trójkącie różowym dzisiaj mówiłyśmy. O trójkącie różowym. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Także radio Koncita. Za 699 zł. Tylko do 6 lipca. Saturna, technologia tak ma. Reklama. Radio to FM Euro Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Dzisiaj właśnie w niedzielę 3 o różowym trójkącie, o Hitlerze, o obozach koncentracyjnych. Straszne rzeczy. Straszne rzeczy, proszę Państwa. Straszne, ale takie, że naprawdę aż... No nie to, że wstyd, no bo to on był dumny, Hitler, że to robił, ale i tak przegrał, no bo przecież ktoś musiał przerwać. Ale nie wierzyli, proszę Państwa, że tu Żydzi, już ja jako Żydówka muszę bronić, że tu Żydzi ginęli, a ten Karski pojechał, a to tu, a to tam się poskarżyć. Się poskarżyć, proszę Państwa, i nikt nie wierzył Karskiemu, a to w Londynie, w Anglii, a to tu, a to tam. Nikt Karskiemu nie wierzył, wcale. Także, proszę Państwa, taka muzyka. Taka muzyka. No to na pewno nie jest smutne. To na pewno nie jest smutne. O nie. Odwrotnie chciałem powiedzieć. To nie jest wesołe. To nie... To nie jest wesołe. Ale wiecie Państwo, no... Człowiek, który w czasie wojny przed Hitlerem i SS-manami przyznaje się do tego swojego... wszystkiego, to jest nad wyraz uczciwy, no to za samą tę uczciwość, no to trzeba dać nagrodę, prawda, a oni ich zabijali, albo ten ksiądz, no że on się przyznał, ale pewnie oni powiedzieli, bo przecież księdza szybko zdradzą, prawda, w czasie wojny to, żeby się podlizać Hitlerowi, to można było wszystko powiedzieć i najlepiej wtedy było tak powiedzieć, że na księdza, no to wtedy ktoś myślał, że mu się poszczęści, ucieknie, no. Że w tym momencie go nie zabiją. A to i tak życie na włosku było. No straszne rzeczy. No może tę książkę przeczytać. Tutaj Państwo macie namiary w audycji naszego radia to KFM Euro Koncita Barbie Baby Langstrom Extra. Widzicie Państwo, u nas same praktyczne rzeczy, edukacyjnie. I to trzeba powiedzieć, że im bardziej tu się modlą do tego Rzymu, no rzymsko-łacińska wiara, no to jest źle, bo ja widziałam tutaj, jak 11 listopada zawsze z tymi kamieniami lecieli, z tym w policję kamieniami, a policja uzbrojona i tak nie dają rady, ale wiesz, sam fakt, no, ja też bym nie chciała dostać taką brykietką, cegłówką, gdybym miała nie wiadomo jaki kask na głowie, bo to też może i też zabić, jak z impetem rzuci, proszę Państwa. A to głupie takie to wszystko. Boż. Ono na kolejne zakupy. I tak od 1 do 3 lipca. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela 3 lipca jest 21. Informacje Tok FM. Sergiusz Piotrkowski. Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzywa Unię do realizacji projektów, które paraliżowała Wielka Brytania. Co najmniej 8 osób zginęło w katastrofie samolotu gaśniczego w Rosji. Bez takich ludzi jak Elie Wiesel trudniej będzie budować jedność europejską, mówi Lech Wałęsa po śmierci noblisty. Christine Lagarde.
Lagarde, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wyzwała kraje Unii, aby, gdy tylko Wielka Brytania wystąpi ze wspólnoty, przystąpiły do realizowania inicjatyw i projektów, które jej zdaniem paraliżował dotąd Londyn. Lagarde nawiązała w ten sposób do wypowiedzi komisarzy unijnych, którzy mówili o tylu rzeczach, których nie sposób zrobić wobec sprzeciwu Brytyjczyków. Przypomniała jednocześnie, że do czasu, gdy na podstawie artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego zostanie uruchomiona dwuletnia procedura wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, obowiązki i wkłady finansowe tego kraju pozostają bez zmian. Od jutra przekraczający granice muszą być przygotowani na zawieszenie strefy Schengen i przywrócenie kontroli na przejściach z Niemcami, Słowacją, Czechami i Litwą. Ma to związek ze szczytem NATO, który w piątek rusza w Warszawie, oraz Światowymi Dniami Młodzieży pod koniec miesiąca w Krakowie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że zmiany nie będą uciążliwe dla obywateli. Tomasz Węskie. Będziemy dokonywać kontroli paszportowej, kontroli granicznej wyrywkowo w stosunku do niektórych pasażerów. W normalnym stanie rzeczy w ruchu Schengen pasażerowie nie przechodzą kontroli granicznej. W miesiącu lipcu taka kontrola będzie. Jarosław Kaczyński będzie dalej prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Tak zdecydowali wczoraj delegaci na 5. Kongresie Partii w Warszawie. Po wyborze przyznał, że powtórny wybór na fotel prezesa był potrzebny, a on sam dzięki niemu dysponuje realną władzą. Pewne upoważnienie, to znaczy upoważnienie do tego, żeby być realnym, rzeczywistym szefem tego wielkiego obozu zmian, który mamy dzisiaj w Polsce, który jest przy władzy, który chce, który musi Polskę zmienić. Kaczyński dodał przy tym, że spodziewał się pytania, czy zgadza się na kandydowanie na prezesa, ale nikt go o zdanie nie pytał. We Wrocławiu tymczasem odbywała się wczoraj konwencja Platformy Obywatelskiej. Szef tej partii Grzegorz Schetyna przekonywał z kolei, że Jarosława Kaczyńskiego nie tyle interesuje Polska, co jego własna potęga i władza. Niektórzy śnią o potędze. Potędze śnią w samotności. Sen o potędze, który jest śniony na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, jest snem o potędze Jarosława Kaczyńskiego. Nie o potędze Polski, o potędze jednej osoby, jednej partii, tej, która chce dominować i narzucać swoją wolę. I na to nie pozwolimy. Na konwencji Schetyna zapowiedział pomysł PO, by do konstytucji wprowadzić artykuł o możliwości odwołania prezydenta Polski z urzędu. Słuchasz informacji TOK FM. Co najmniej 8 osób zginęło w katastrofie samolotu, który brał udział w gaszeniu pożarów w obwodzie irkuckim na Syberii, podały rosyjskie władze. Poinformowano, że odnaleziono wrak maszyny. Jego poszukiwania prowadzono od piątku. Na miejscu katastrofy znaleziono 8 ciał oraz 2 rejestratory parametrów lotu. Uzyskane wcześniej informacje wskazują, że na pokładzie samolotu znajdowało się 10 osób, co oznacza, że bilans ofiar śmiertelnych wypadku może jeszcze wzrosnąć. Lech Wałęsa uważa, że bez takich ludzi jak Elie Wiesel trudniej będzie budować jedność europejską. Żydowski pisarz, twórca terminu Holokaust i laureat Pokojowej Nagrody Nobla zmarł wczoraj w Nowym Jorku. Ludzie, którzy rozumieją stare czasy i nowe, którzy przeszli te wielkie tragedie, ci ludzie są potrzebni teraz do budowania i tej jedności europejskiej i globalizacji. To są ludzie, którzy mają dowody. Oni sami są dowodami. Kiedy takich ludzi jest brak, to gorzej będzie nam budować, powiedział dziennikarzom w Gdańsku Wałęsa, który znał osobiście Wiesela. Elie Wiesel zmarł w wieku 87 lat. Informacje sportowe. Krzysztof Sandecki, zapraszam. Na Stade de France rozpoczął się ostatni z ćwierćfinałów Euro 2016. Francja, gospodarz turnieju, gra ze sprawcami największej niespodzianki, piłkarzami Islandii. W tej chwili jest 3 minuta, pod Paryżem leje deszcz, pełne trybuny i na razie bez bramek. Zwycięzca tego starcia zmierzy się w czwartek z Niemcami, a w środę w drugim półfinału Walia zagra z Portugalią. A tam na aukcji można kupić mikrofon telewizji CMTV, który Cristiano Ronaldo zdenerwowany pytaniem dotyczącym jego życia prywatnego wyrwał z ręki reportera i wyrzucił do jeziora. Mikrofon został wyłowiony, dochody z jego sprzedaży trafią na cele charytatywne. Ponad 6 tysięcy kibiców witało w ośrodku treningowym Manchesteru City trenera Pepa Guardiole. Hiszpański szkoleniowiec podpisał z The Citizens 3-letni kontrakt. Dziś odbyła się oficjalna prezentacja. Guardiole fanom przedstawił jeden z największych i najbardziej znanych kibiców Manchesteru City, gitarzysta Noel Gallagher, były członek grupy Oasis. Tym
Tymczasem w Buenos Aires tłumy argentyńskich kibiców domagały się powrotu Lionela Messiego do drużyny narodowej. Gwiazdor reprezentacji uznał po przegranym finale Copa America z Chile, że kończy reprezentacyjną karierę. Kibice jednak bardzo szybko wybaczyli Messiemu zmarnowany rzut karny. Wzruszam się, gdy widzę, jak gra. Musi wrócić. Przepraszam za emocje, ale Messi dla mnie jest Bogiem. Dla innych fanów ten protest był po prostu wyrazem solidarności ze swoim ulubieńcem. To boli, to wielka szkoda. Musimy go przekonać i uciszyć jego krytyków. Lionel Messi, który w klubowej piłce wygrał z Barceloną wszystko, z reprezentacją Argentyny dotarł do 3 finałów Copa America, a także finału Mistrzostw Świata, ale wszystkie te mecze Argentyna przegrała. Pogoda. W nocy na północy przelotne opady deszczu, możliwe również burze, temperatura na przeważającym obszarze kraju od 9 do 12 stopni, a na wybrzeżu od 13 do 16. Wiatr w czasie burz porywisty, w dzień przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie miejscami także burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Pełne wydanie informacji TOK FM dostępne jest w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM, tokfm.pl/pobierz. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Późno niż wcale. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Lepiej Późno niż Wcale. Przed mikrofonem Mariusz Kurc, jak zwykle, oraz ze mną współgospodarz naszej audycji Krzysztof Tomasik. Dobry wieczór. To jest audycja LGBT, czyli o lesbijkach, o gejach, osobach bi i transseksualnych. Jak zwykle powtarzam, co nie znaczy, że tylko takich słuchaczy witamy. Wręcz przeciwnie, słuchaczy heteroseksualnych jak najbardziej kochamy tak samo jak wszystkich innych. Prawda, Krzysiu? Tak. Właśnie. Okej, proszę Państwa, dzisiaj mamy gościa, a raczej gościnię specjalną, Maria Peszek. Dobry wieczór panowie, dobry wieczór Państwu. Właśnie. Maria Peszek, Marii Peszek to prawie, że nie trzeba przedstawiać właściwie. Wokalistka, aktorka i przede wszystkim, nie właściwie nie przede wszystkim, to dla naszej audycji przede wszystkim, sojuszniczka osób LGBT, prawda? Tak, uwielbiam, kocham, podziwiam i jestem z... I to już jest wiadome, przynajmniej już tak dla całego świata, przynajmniej właśnie od czasu wywiadu dla Repliki ostatniego, o którym zresztą też jeszcze będziemy dzisiaj mówić, to no to już po prostu jest postawiona kropka. Z Marią Peszek porozmawiamy zaraz o jej najnowszej płycie Karabin, o koncertach. Maria koncertuje od premiery płyty. Ostatni koncert był chyba 2 dni temu czy 3, prawda Maria? 2 dni temu graliśmy w Augustowie na płynącym statku, który nazywał się Swoboda, czyli po rosyjsku Wolność. I było to bardzo niezwykłe przeżycie z fantastyczną publicznością i w niezwykłym rzeczywiście taki anturażu przyrody. A dzień wcześniej graliśmy na openerze. Bardzo też w specyficznych warunkach, że odnieśliśmy zwycięstwo. No właśnie, w specyficznych warunkach, czyli podczas meczu no Polska-Portugalia. To był czwartek. To był czwartek, a więc właśnie gdzie się emocjonowano tym meczem z Euro i wszyscy o tym mówili, a tutaj trzeba zagrać. Ze swoją sztuką trzeba się jakoś przebić. Jak mówiła moja pani od... zajęć w szkole teatralnych, szmata idzie w górę, trzeba być. I ja uważam, że to jest bardzo dobre powiedzenie. Rzecz jasna teraz już z uśmiechem i z totalnym luzem mówię o tym, że był to naprawdę niesamowity koncert. Było mnóstwo ludzi, w zasadzie kończył się namiot i zaraz za namiotem rozpoczynała się ta strefa, w której można było oglądać mecz. Można dyskutować, czy ta decyzja była słuszna, czy niesłuszna, że organizatorzy festiwalu postanowili no, postawić jednak artystów w bardzo niekomfortowej i takiej no, trudnej sytuacji, kiedy trzeba było rywalizować, toczyć wojnę tak naprawdę nie do wygrania, bo też powiedzmy sobie zupełnie szczerze, ta sytuacja była bardzo specjalna i ja totalnie rozumiem ludzi, dla których to było, że od 30 paru lat po raz pierwszy gramy w takim momencie. Mhm. Jasne, że to było bardzo ważne, natomiast no, dla mnie najważniejszy był mój koncert i moi widzowie. Więc to było takie spore wyzwanie, ale niezwykła była radość, kiedy tych ludzi pojawił się taki tłum i kiedy przede wszystkim
Oni byli tam na tym moim koncercie dokładnie po to, po co byli. Nikt nie wychodził, nic się nie działo. Było to niezwykłe i bardzo wzruszające przedsięwzięcie i niezwykły moment, kiedy tamci darli się Polska gola, a my krzyczyliśmy Polska A, B, C i D i te krzyki się gdzieś tam zlewały. Mhm. Albo sorry Polsko by nawet może bardziej pasowało. Powiem wam, że tak się ułożyła dynamika tego koncertu, że kiedy strzeliliśmy pierwszego gola, było Polska A, B, C i D, ja wymachiwałam flagą biało-czerwoną, mhm. A potem kiedy był ten remis, no to właśnie było sorry Polsko, ale już wtedy nie ośmieliłam się jakby zrobić żadnego ruchu. Także zwycięstwo, zwycięstwo i jeśli ktoś słucha, kto tam był, to bardzo dziękuję, że byliście ze mną, bo to znaczy bardzo, bardzo dużo dla mnie. Tak, to znaczy, że nie przyszli zobaczyć, jak to tam ta Maria Peszek, tylko ja Maria nie będę lepszego do roboty. Odbywala tylko... na przykład, albo jak też ona przegrywa, albo jak też właśnie coś się nie dzieje nie tak, albo czy też ona sobie poradzi. Nie, to byli ci ludzie, którzy chcieli tak. być tam z nami i to jest rzeczą dla mnie najważniejszą, ta publiczność moja ukochana. Super, super. Krzysiu, konkurs. Konkurs, oczywiście, mm-hmm. jak co audycję mamy konkurs. Dzisiaj to też będzie w jakimś sensie wyjątkowy konkurs, chociaż rozdajemy to co zawsze, czyli najnowszą replikę z Marią Peszek na okładce, ale dzisiaj także z autografem i jeśli się uda... Maria już nam obiecała. Tak, i że nawet autografy imienne, właśnie. Że będzie z dedykacją, więc w ogóle absolutnie wspaniała możliwość wygrania czegoś totalnie wyjątkowego. A pytanie konkursowe jest bardzo łatwe. Po prostu pytamy o tytuł piosenki o samobójstwie dwóch zakochanych w sobie dziewczyn, dwóch lesbijek z najnowszej płyty Marii Peszek. Jaki tytuł nosi ta piosenka? My będziemy się, nie pytasz. My się będziemy dzisiaj starać nie wypowiedzieć tego tytułu, bo oczywiście o piosence też będziemy mówić. No i prosimy pisać na adres nasz mailowy lepiejpuźno@trend.pl, pisana razem bez polskich znaków, lepiejpuźno@trend.pl i oczywiście też przypominamy o adresie pocztowym, tradycyjnym adresie pocztowym. Replika jest ciągle pismem papierowym, żeby go wysłać potrzebny jest adres pocztowy. Czas start. Jaki tytuł nosi piosenka o samobójstwie dwóch lesbijek z najnowszej płyty Marii Peszek? lepiejpuźno@trend.pl plus adres pocztowy. O, już piszecie. Świetnie. No. Piszcie. Dużo tych tutaj gazet, Lepiej, które są bardzo ciekawe. Właśnie. Dokładnie 10. Dokładnie 10 czeka. Dobrze, Maria, to teraz pogadajmy chwilkę, dłuższą chwilkę, o czymś poważniejszym, czyli o twojej płycie. O kurczę, dobra. Ona wyszła w lutym, prawda? Nazywa się Karabin. W kwietniu została już złotą płytą. Mhm, byłem sam świadkiem tego. 1 kwietnia na koncercie w Stodole też byłem, brawo. Słuchaj, ona się idealnie wstrzeliła tematycznie w czas. To znaczy motywem przewodnim płyty jest nienawiść. I jak czytałem pierwsze anonsy płyty, to było jakieś 2 miesiące przed płytą, pomyślałem sobie, że to niesamowite, jak ona się super wstrzeliła. Przecież płyta musiała powstawać wiele chyba miesięcy wcześniej. Piosenki, sam pewnie zaraz opowiesz nam. A może nawet lat, bo przecież minęło kilka lat od poprzednio. No i teraz w tym 2016 ona jest idealnie na czasie. Jak wpadłaś na to, żeby nienawiść uczynić tym motywem przewodnim? Powiem tak. Tak naprawdę ten temat zawsze gdzieś tam we mnie siedział i on był mi zawsze bardzo bliski. Tylko to jest temat niełatwy i potrzebowałam czasu i przede wszystkim dojrzałości jako człowiek, jako artysta, żeby się zmierzyć z czymś tak poważnym. No bo bardzo wielu artystów przede mną tak naprawdę się tym zajmowało, bo to jest taka rzecz, która jest niesamowicie dotkliwa i dotyczy każdego człowieka i nie ma tutaj ani łatwych odpowiedzi, ani jakichś wskazówek, jak się za to zabierać, ale myślę, że tak naprawdę każdy człowiek prędzej czy później się mierzy z takim tematem, no a artysta też człowiek, w związku z czym prędzej czy później przychodzi taki moment, że chce się po prostu zastanowić dlaczego, co to w ogóle jest, skąd się to bierze, ile tego jest we mnie, czy mnie tak naprawdę to też dotyka, co ja mogę z tym zrobić. I ponieważ moja poprzednia płyta, czyli Jezus Maria Peszek, w bardzo specyficzny sposób została odebrana i bardzo skrajny i bardzo taki momentami brutalny, czasami też dramatyczny. I mimo, że był to największy mój sukces jak do tej pory artystyczny, to
to jakby ta gotowość, żeby zmierzyć się z tematem nienawiści, jakby sama się pojawiła. Także taki rzeczywiście pierwszy impuls to była recepcja płyty Jezus Maria Peszek. Mm-hmm. Natomiast cała podróż w głąb siebie i ta podróż, która nazywa się tworzeniem i robieniem płyty, dobra, rzeczywiście Sławia, trwa niekrótko, to jest paręnaście miesięcy zazwyczaj. No i po prostu ten impuls się pojawił i oczywiście były jeszcze też inne jakieś pomysły. To się stało absolutnie takie oczywiste, że właśnie teraz jest ten moment, kiedy trzeba się to zabrać i trzeba o tym opowiedzieć. Kluczowym pytaniem było, jak to zrobić, czyli jakich środków użyć, żeby nie było to patetyczne, albo żeby to było dotkliwe, ale może nie pretensjonalne, jak zrobić, żeby ludzie tego chcieli słuchać o rzeczach strasznych, a jednak żeby to nie było depresyjne, dołujące, żeby ludzie może chcieli nawet przy tym zatańczyć, jakich słów użyć, żeby dotrzeć jak największej grupy ludzi, żeby to nie było zaskomplikowane, żeby to był taki moment, że nie chciałam się zmienić, i tak patrzę, że to nic się nie dzieje. I tak to się właśnie wszystko działo. No i ja tak mam, że najpierw, kiedy już decyduję się na to, co jest tym tematem przewodnim, to później wyruszam w taką podróż, która polega na tym, że tak naprawdę taki filtr się pojawia w głowie, który filtruje rzeczywistość bardzo precyzyjnie pod kątem tego tematu przewodniego płyty. I tak naprawdę natrafiałam tak naprawdę na wszystko, co było związane z nienawiścią. I zarówno moja podróż już taka konkretna, tak się potoczyła, że odwiedzałam takie inne miejsca, jak wszystkie moje rozmowy z Edkiem, czyli moim długoletnim partnerem, który jest także współtwórcą wszystkiego tego, co robię, dotyczyły tego, zaczęłam czytać takie, a nie inne książki, spotykać się z ludźmi, gadać z nimi o tym. Wiem, że to było pewnie dość upiorne w czasie tych kilkunastu miesięcy ze mną o czymś gadać, bo tak naprawdę mi to tak zafascynowało, że po prostu chciałam wiedzieć i zadawałam takie bardzo bezpośrednie, brutalne pytania, dlaczego tak jest, skąd się to bierze. Mhm. I każda tak naprawdę impreza, czy każde jakieś spotkanie towarzyskie, czy się kończyło dość nieprzyjemnym tematem, dlaczego tak jest, że ludzie zabijają się nawzajem, dlatego, że są inni od siebie. I skąd się to bierze i dlaczego. Ale też powiedzmy, że żeby być może są tacy nasi słuchacze i słuchaczki, którzy płyty jeszcze w całości nie słyszeli, to że to nie są tylko piosenki o nienawiści, o hejcie. Oczywiście to jest jakby ten dominujący przekaz, ale są tam na przykład takie piosenki jak Obiecaj mi, że nie umrzesz przede mną. To jest po prostu pięknym wyznaniem miłosnym. Myślę, że to jest też taki kolor pacyfistyczny tej płyty, akurat tej piosence, bo te nienawiści, te rozważania i te poszukiwania, niestety, co to jest ta nienawiść, oczywiście zaprowadził mnie bezpośrednio do rozmaitych wojen i pytania, czy to jest jedyny sposób, żeby sobie ludzie po prostu tłumaczyli, czy też się stawiali na swoim, czyja inność jest ważniejsza. Tutaj mówili też o tych i czy to jest jedyne rozwiązanie, czy właśnie zawsze musi się to kończyć zabijaniem, konfliktami zbrojnymi i dlatego ten temat pacyfizmu bardzo się silnie pojawił. Zarówno piosenka tu i teraz, jak i żołnierze. O różowych trójkątach. Tak naprawdę są o takim bezsensie tej... A no właśnie, co to znaczy? LGBT. Przynajmniej żołnierze były potworzone jakieś dotkliwe. A z kolei tu i teraz było jakby przedłużeniem tego, co kiedyś mówiłam w Sorry Polsko. Pewnie, że tam nie tak, są... A ja myślałem, że dla mnie to przedłużenie jest piosenki z poprzedniej płyty o tym, że nie będziesz tatą. Że to jest jakby, że ja tutaj widzę podobieństwo. Bo to jest bardzo osobiste i masz bardzo dużo racji. No to jest taki, tak naprawdę to jest połączenie dwóch rzeczy w tej piosence. Jedna rzecz to jest przedłużenie tego, co mówiłam, o czym mówiłam w Sorry Polsko, że nie ma takiej rzeczy, za którą warto umierać i nic nie jest warte, by za to umierać. A to, co się zaczyna się ta piosenka, co jest rzeczywiście takim impulsem, obiecaj mi, że nie umrzesz przede mną, to jest bardzo intymna prośba, która się skądinąd wzięła w dość takim dramatycznym, prawdziwym momencie, kiedy byliśmy w podróży takiej kolejnej, siedmiomiesięcznej, w bardzo dalekich ustępach Azji Południowo-Wschodniej, kiedy mój ukochany zachorował tam dość dramatycznie i wyglądało to bardzo groźnie, skończyło się operacją
w indyjskim mieście Madras. I było parę takich dni, kiedy sobie po raz pierwszy w życiu tak naprawdę to drugi dzień może przyjść, na przecież nie codziennie. To chyba nie jest wcale tak, jak ja myślę, że to on będzie tym kimś, no, musi kto iść na całej, to przecież ja wiem, ale nie na mojej głowie. To, to rzeczywiście dobra intuicja, to jest bardzo intymny taki impuls. Zaczęłyście mi przerażę straszną pytułą. No wspaniale, właśnie. To nie tam sprawa, każda sprawa. Patrzcie, kiedy to w ogóle będziesz tu mieszkała? Jak jutro przyjdą wodę sprawdzać? Mam odpowiedzi tyle, że nawet, nie, nawet się na razie nie doliczę. Na drzwiach, ale jak i widzę, że tylko 10, a replik tylko 10. Ale można sobie replikę jeszcze zamówić, wyrzmienić. Oczywiście. Do czego zachęcamy? Jak najbardziej. Ja mogę to powiedzieć, bo tobie nie wypada. Kupujcie tę gazetę. Jest naprawdę świetna, bo ja dopiero zaczęłam czytać od naszej rozmowy. I dałeś mi jakiś sztapel tych gazet. Tam jest bardzo dużo zupełnie niespodziewanych rzeczy. I myślę, takich interesujących bardzo. Super. Wow. Ta oto reklama to była. Tak, po prostu powinniście z tego jingle zrobić. Powinniśmy tak puszczać w sieci. Czytajcie tę gazetę. Dzięki, Maria. Konkurs rozwiązany, czyli możemy spokojnie już powiedzieć, że... Piosenka nosi tytuł jak pistolet. Piosenka jak pistolet. I powiedziałaś mi, Maria, w wywiadzie, że piosenka jak pistolet o samobójczej śmierci dwóch dziewczyn zakochanych w sobie, dwóch lesbijek, to była pierwsza, która powstała na płytę, prawda? To był jakiś taki... Ja to tak sobie nazywam mit założycielski. Albo można powiedzieć, że to te dziewczyny stały się patronkami w jakimś sensie całej tej mojej pracy. I rzeczywiście tak się to złożyło, że zazwyczaj się bardzo męczę nad tym, co piszę i trwa to w nieskończoność i te poprawki. A to te słowa powstały w sumie w dwa dni. I również jak zabraliśmy się za muzykę, to już nie było tak super prosto, natomiast też to była pierwsza piosenka, którą zrobiliśmy na tę płytę. Myślę, że to jest dość taki klarowny powód, dlaczego tak się stało. Historia dość wstrząsająca, ale też bardzo piękna. Piękna i najprawdziwa. Tak? To znaczy przynajmniej inspiracją do piosenki jest historia prawdziwa. Trzeba to wyraźnie powiedzieć, że ja tam nie byłam i nie wiem, nikt z nas nie wie, jak to było. Zwłaszcza, że tak jak ci mówiłam, ta historia ma ciąg dalszy, mocno... Nieprzyjemny. Tak, i też pokomplikowany, bo jakby moja intencja była bardzo taka czysta i w jakimś sensie chciałam... Ta piosenka jest rodzajem... Może hołd jest takim donośnym słowem i wyrazem, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. Jakiś taki... chciałam coś takiego zrobić. Czyli jakby ta idea była bardzo taka czysta i myślę, że bardzo dobra. No ale na przykład już po tym, jak ta piosenka się ukazała, czyli moja płyta, dostałam też takiego na przykład taką wiadomość od przyjaciółki tych dziewczyn, bo to historia jest prawdziwa. Jakieś same słowa mówią. Mimo, że w piosence nie padają imiona, nie padają nazwiska, to jest wszystko bardzo poetyckie tak naprawdę, po prostu przerobione na tekst. Aczkolwiek bardzo też precyzyjnie na przykład padają słowa, które są słowami człowieka, grzybiarza, który znalazł te dziewczyny. To sformułowanie leżały pod drzewami, do siebie głowami, to jest to, co on opowiedział, jakie znalazł. Więc jakby rzeczywiście można się wyraźnie zorientować, o co chodzi. No i dostałam tę wiadomość, w której ta dziewczyna była bardzo zburzona, bardzo też brutalna w tym, co pisała, zarzucając mi, że jakby zbijam fortunę na historii, o której nic nie wiem. Ale ksiądz był gejem, homoseksualistą, to było od razu zabity pierwszego dnia. Jej przyjaciółek, brudząc ich pamięć faktem, że mówię, że one były lesbijkami, podczas kiedy nic o tym nie wiem i że na pewno tak nie było, bo ona by o tym wiedziała. Tak naprawdę nieważne. Moim zdaniem to nie jest piosenka ani dokładnie o tych dziewczynach, ani o tym, chodzi o sam problem. No bo właśnie powiedzmy, że niestety to nie były dwie osoby homoseksualne, które w tym kraju popełniły samobójstwo. Znaczy to się po prostu dzieje i działo. Tak, i to moim zdaniem jest bardzo duży problem, który jest po pierwsze przemilczywany, zwłaszcza, że w momencie, w którym ja usłyszałam tę historię, odezwałam się do
osoby, która to opowiadała w telewizji, ona pracuje w kampanii przeciwko homofobii. Mirka Małkuchowska, rzecz jasna, pozdrawiam cię bardzo, jeszcze raz dziękuję. To ona mi też opowiadała o skali utrudnień, jakie spotyka na przykład policję, która dochodziła, co tam się naprawdę stało, w ogóle o całej masie komplikacji, które też można zrozumieć, to jest w końcu bardzo mała miejscowość i jakby pewnie dla rodzin to jest gdzieś tam bardzo trudne. I bywa, że najbliżsi właśnie rodziny też utrudniają, tak? Tak. Odkrycie tych motywów. Reasumując, moim celem nie było w żadnym momencie sprawianie bólu rodzicom, którzy pewnie i tak już mają dosyć go, ale też myślę sobie, że ten taki wzburzony list od przyjaciółki, która mówi, że kalam ich czystość, oskarżając je o homoseksualizm, to jest też bardzo symptomatyczne i bardzo po prostu niebezpieczne. I to też pokazuje, jak potworny to jest kłopot. A Mirka mi mówi ta piosenka. Tak, opowiadała, że to jest olbrzymia skala. To jest problem o olbrzymiej skali, jeśli chodzi o dzieciaki, które tak naprawdę są w momencie trudnym przez sam fakt, że dojrzewają, no i mierzą się z tym, kim tak naprawdę są, z własną seksualnością i bez wsparcia, a raczej z odwrotnymi. Z głodami. W najlepszym takim momencie. I to w najlepszym wypadku. I że jest to bardzo poważny problem. Więc ja myślę, że dobrze, że ta piosenka powstała i nieważne jaka była prawda, takie historie się zdarzają i trzeba o tym mówić, myślę. To w takim razie posłuchajmy sobie. Trzeba mówić i słuchać. Z płyty Karabin jak pistolet śpiewa Maria Peszek i za chwilkę wracamy do rozmowy z naszą gościnią.